Cześć, Paweł z Centrum Fizjoterapeuty. Zaprezentuję Wam test o nazwie palce podłoga lub test Thomayera. Ma on za zadanie sprawdzić elastyczność mięśni grupy kluczowo-goleniowej oraz podłudzi. Aby prawidłowo wykonać test, polecamy pacjentowi złączyć nogi i wykonać skłon. Zanim jednak to zrobi, warto go poinstruować, żeby skłon był wykonywany nie w stawach biodrowych, a z wykorzystaniem elastyczności stawów kręgosłupa. Zegnij brodę do mostka i wykonuj powoli skłon w przód. Obserwujemy krzywiznę kręgosłupa. W momencie, kiedy jest ona odprostowana, może to świadczyć o zaburzonych napięciach mięśniowych w obrębie kręgosłupa. W tym teście badamy odległość od najdalej wysuniętego punktu kończyny górnej do powierzchni podłogi.